Lustro dla trudnych związków. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. Na moim kanale Orakel Miłości u Loeli nazywam się Wróżka Loelia. Witam szczególnie moich kochanych subskrybentów oraz wszystkich nowych słuchaczy, którzy dzisiaj znaleźli ten kanał pierwszy raz. Cieszę się, że tutaj jesteście, pojawiliście się. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a nie pominie Was żadna moja premierka, żaden mój filmik. Kochani, proszę też o komentarze. Nie muszą być długie, ale piszcie mi, piszcie, 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 kochani, komentarze. Bym czuła Waszą energię, bym czuła Waszą obecność. Również proszę o lajki z kciuczkiem w górę. Wszystkich, którzy chcą wróżb indywidualnych, zapraszam na e-mail, kontakt e-mailowy. Znajdziecie, kochani, pod każdym filmikiem i w komentarzach. Również wyświetlam go w moich filmikach. Zapraszam, napiszcie mi, a ja Wam wyślę różne opcje wróżb, ceny i warunki. Także zapraszam, ponieważ wróżby indywidualne, które odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i Waszych konkretnych problemów, są dokładniejsze niż te kolektywne tutaj. No i zajmują się tylko Waszym, tak, problemem, czyli praca, kariera, finanse, związek, małżeństwo, wybór partnera, nie wiem, może przeprowadzka, wybór pracy, która jest praca dla Was dobra. Także zapraszam. Dzisiaj lustro. Oczywiście zapraszam Was teraz na lustro, co myśli, co czuje, co zamierza Wasza osoba ukochana i Wy. Już mówię teraz o stronach tego lustra. Strona prawa, którą teraz tasują, to jesteście Wy, czyli osoba pytająca. Strona lewa to Wasza osoba ukochana. I po środku zobaczymy z innej talii, co Was łączy. I już zaczynamy. Dobrze. Czyli Wy jako osoba pytająca i Wasza osoba ukochana, strona lewa. Zaczynam od Was, kochani. Co Wy myślicie? Chcecie stabilności, stabilizacji, pewności, bezpieczeństwa w tej relacji. Pomimo, że ta relacja jest trudna, pragniecie, by się wszystko ułożyło stabilnie, solidnie. Pragniecie zarzucić kotwicę, czyli już nie zmieniać, nie czekać, tylko zostać stabilnie przy tym partnerze, przy tej osobie ukochanej. Co myśli Wasza osoba ukochana? Chce kontaktu z Wami. Pomosty mają Was połączyć, ma dojść do komunikacji, do spotkania, do następnej być może szansy, próby, pomimo że było może ciężko. Ale ta osoba będzie się tutaj kontaktować. Nie chce palić kontaktu z Wami, nie chce palić tych mostów, tylko chce spotkania i kontaktów. Co Was łączy na poziomie myśli, czyli poziomie mentalnym? Zobaczmy sobie w innej talii. Co Was łączy? Karta No rain today. Aha, czyli nie smuć się, nie ma dzisiaj deszczu, nie jest dzisiaj pochmurnie. Nie smuć się ciągle. Więc zobacz, znaczy to, co Was łączy, to jest to, że być może macie negatywne myśli o tej relacji na poziomie głowy właśnie.
I nie smućcie się, nie myślcie negatywnie. Te chmury przejdą, nie ma dzisiaj deszczu, czyli nie ma dzisiaj takich aż negatywnych tutaj energii i wibracji. Myślcie pozytywnie o tej relacji, ponieważ tutaj być może ten smutek, negatywne myśli, negatywne sprawy Was przygnębiają. Schodzimy teraz na drugi poziom, czyli Wasze emocje. Co czujecie do siebie? Wy, osoba pytająca, czujecie, że chcecie randki, chcecie sympatycznego czasu, spotkania, czekacie na zaproszenie od strony Waszej osoby ukochanej, czekacie na zaproszenie na randkę, na rozmowę, na wspólnie spędzony czas, na być może jakąś uroczystość, party, czekacie na wiadomość. Tutaj widzimy, jest wiadomość, tak, list. Czekacie na wiadomość, która przyjdzie i która ma być miła, tego pragniecie. Co czuje Wasza osoba ukochana? Wasza osoba ukochana ma w sercu Was, to jesteście Wy, osoba pytająca. I ta osoba ukochana ma w sercu właśnie Was. Wie być może, że czekacie, że tęsknicie, że wyczekujecie, co się w następnym czasie stanie. W każdym razie Wy, osoba pytająca, jesteście w sercu Waszej osoby ukochanej. I zobaczmy, co łączy Was w uczuciach. Wypadły trzy karty, więc wezmę je wszystkie. W uczuciach macie the perfect key, czyli tutaj klucz, perfekcyjny klucz. Stranded, czyli tutaj zostaniecie na dłużej. Jest znowu kotwica, czyli stabilność i Lorelei. Lorelei, czyli tutaj magiczność pewnej czarownicy, która śpiewała. Wszyscy słyszeli jej śpiew, tej czarownicy, i płynęli do niej. Tak, czyli tutaj ta kombinacja trzech kart. Co Was łączy w uczuciach? W uczuciach chcecie znaleźć perfekcyjne rozwiązanie na Wasze problemy i otworzyć się na Was, otworzyć następną fazę, następną szansę, następną próbę dla Was. Chcecie stabilności tych uczuć, tak? Chcecie zostać tutaj już na dłużej. Chcecie oboje spotkania i takiej szansy, żeby zostać właśnie tutaj, zakotwiczyć się, tak? Czyli zostać na dłużej. I chcecie, jakby być może też oboje afirmujecie, nie wiem, używacie jakichś magicznych tutaj sposobów, medytacji, by przyciągnąć siebie, tak? Przyciągnąć siebie do siebie. Przyciągnąć siebie do siebie. No tak mi się troszeczkę zbitka zrobiła. Byście po prostu do siebie jakby przyciągnęli siebie, tak? Ponieważ pragniecie właśnie tego spotkania. Dobrze, przechodzimy teraz na trzeci poziom, czyli Wasze zamiary. Wasze zamiary, osobo pytająca. Wow. Dwa bociany, które przynoszą szczęście, dobrą nadzieję, pozytywny rozwój spraw, słońce na horyzoncie, czyli dobry czas, światło w tunelu, te chmury, które macie, kryzysy, negatywne myśli powinny odejść i powinno się rozchmurzyć, czyli powinny sprawy pójść teraz dobrze, pozytywnie. Wasza osoba ukochana, to co ona zamierza, to jakby myśli, że jest najwyższy czas, żeby tu podjąć jakieś kroki, żeby podjąć jakieś kroki, by coś się tutaj rozwinęło. I również w przełożeniu kart u Waszej osoby ukochanej są bociany, czyli to samo co u Was. Ta osoba pragnie, by Wasze sprawy posunęły się, rozwinęły się pozytywnie, by nastąpiło słońce dla tej relacji. I tutaj w Waszym przełożeniu jest nowy rozdział, nowy kapitel, nowa szansa, nowa próba. Dalej chcecie pisać tą piękną historię romantyczną. Zobaczmy jeszcze w tych kartach, co Was łączy w Waszych planach i zamiarach. Co Was łączy w Waszych planach i zamiarach. Co Was łączy? Co macie wspólnego w Waszych planach i zamiarach? Co jest wspólnego w Waszych planach i zamiarach? Wow. Tutaj jest takie uwodzicielstwo.
uwodzicielstwo, które jest ważne, czyli oboje chcecie się jakby przyciągnąć, uwodzić, kokietować, przyciągać właśnie. Tutaj jest takie uwodzicielstwo, flirtowanie, magiczność, chemia. To wszystko pragniecie razem. Tego pragniecie właśnie razem. I jeszcze tu w przełożeniu kart widzę day and night, czyli dzień i noc. Dzień i noc myślicie o sobie, dzień i noc tęsknicie za sobą. Dzień i noc byście chcieli być może spędzać razem. W dzień i noc myślicie, jak rozwiązać wasze problemy, by się znów połączyć, by być ze sobą. Czyli dniem i nocą nie macie spokoju, myślicie o sobie, jakby wzajemnie. Takie mamy dzisiaj lustro, kochani, troszkę inne. Zobaczmy być może jeszcze kartę energetyczną, jaka ważna jest energia dla tej relacji i dla tego lustra dzisiejszego o was, o trudnych związkach. Jaka jest energia ważna dla tej trudnej relacji? Jaka energia jest 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 ważna dla tej trudnej relacji? Connections, caring connection, czyli wasze connection, czyli połączenie, tak? Trzeba pielęgnować. Pielęgnować, jakby chronić wasze połączenie. Połączenie dusz, połączenie serc, połączenie emocjonalne, mentalne. Połączenie emocjonalne trzeba pielęgnować i chronić. I to jest ważne. Nie zastanawiać się, co mówią inni, tylko chronić waszą piękną miłość, romantyczność, duchowość. Połączenie wasze jest bardzo ważne. Połączenie waszych myśli, uczuć, planów. Chroncie to. Takie lustro na dziś. Dziękuję serdecznie wszystkim widzom, subskrybentom. Subskrybujcie mój kanał, kochani, by zostać. Zostańcie tu ze mną, z nami. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia już wkrótce.